A jak bym sobie tak gostrolował tego cheaterka i bym tutaj nad nim dał lawę? Tak, tak, byczku. Jeden blok! Jeden blok! O Jezu, dawaj w górę, dawaj w górę, dawaj w górę! O, dawaj w górę, jeszcze troszeczkę, dawaj! Yo, widzowie, słyszałem, że dawno nie było odcinka na kanale, no i bardzo chcieliście nowy odcinek, dlatego słuchajcie, pojawiam się też ja, zakapturzony mnich Sajek, witam was serdecznie. Słuchajcie, pewnie się zastanawiacie, Sajek, ale kuźwa, po co ci kaptur, skoro jesteś w mieszkaniu, przecież na pewno nie jest ci zimno. Słuchajcie, otóż to, może nie jest mi zimno, ale słuchajcie, dzisiaj będziemy łapali najgorsze robactwo, ponieważ słuchajcie, dzisiaj będziemy wypleniali serwer z najgorszych cheaterów, oszustów, obsrańców, zasrańców. Także słuchajcie, jeśli wam się zamysł odcinka podoba, wiecie co robić. Oczywiście, już nawet nie będę o tym wspominał, słuchajcie. Dodatkowo, słuchajcie, kto jest nowy, niech strzeli suba, bo jeśli to zrobicie w tym momencie, to się wyświetlicie tak jak lista osób, które w tym momencie widzicie na ekranie. Was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo motywuje, a zawsze jest to, słuchajcie, chociażby powiadomienie o nowym filmie. Także, no co, zapraszam was do oglądania. Yo! Dobra, słuchajcie, koniec tego głupkowatego wstępu, bo tutaj muszę słyszeć cheaterów, słuchajcie. Jak ja bym łapał cheaterów bez słuchawek? No, takie sławki byłoby mi ciężko założyć przez, tak szczerze mówiąc, przez kaptur. I słuchajcie, jestem gotowy na to, by łapać najgorszych cheaterów na spawnie chociażby. Słuchajcie, w tym momencie jesteśmy na spawnie 3. Nie, sorry, na spawnie 2 jesteśmy w tym momencie. W takim razie, słuchajcie, przejdziemy sobie na razie do spawna 2. Przeszukamy sobie cały spawn 2 w poszukiwaniu jakiegoś cheatera. Słuchajcie, czasami naprawdę trafia się jakiś taki głupol, który odpala nukera. No, takim głupolem mogę być i tak naprawdę ja, bo kiedyś nagrywałem odcinek z cheatowania na swoim serwerze. Kto nie widział, w tym momencie się w prawym górnym rogu wyświetla adnotacja. No i słuchajcie, uważam, że na ten film był naprawdę genialny, ponieważ no, na cheatach starałem się zbierać swagera, a to czy mi to wyszło, to już musicie sprawdzić sami, także obejrzycie sobie tamten odcinek. Teraz sobie, słuchajcie, znajdziemy może na spawnie 3 jakiegoś cheatera. Co prawda, tutaj jest chyba nawet więcej ludzi, tak? To jest, słuchajcie, 300 graczy, także słuchajcie, tutaj jest większe prawdopodobieństwo na to, że po prostu znajdziemy jakiegoś cheatera. 300 graczy, to słuchajcie, jednak no, już jest bardzo dużo jak na spawna. Także słuchajcie, no trzeba tutaj znaleźć jakiegoś cheaterka, może ktoś się trafi, zobaczymy, pamiętajcie, że zawsze takie łapanie na spawnie to jest metoda prób i błędów, za którymś razem może się w końcu trafić. No ale z tego co słuchajcie tutaj widzę, to nikogo nie ma, także słuchajcie, odpalam sobie w tym momencie alerty od anti-cheata, okej, alerty są włączone, no i słuchajcie co, będziemy się tepali na podstawie tego anti-cheata. Jak sami widzicie, takie wiadomości, takie te niebieskie takie, no to są właśnie wiadomości od anti-cheata, no i słuchajcie, no będziemy się po prostu tepali powoli. Więc jakiegoś Famousa, zobaczymy co ten Famous wyprawia, a Famous się klepie na innym spawnie. Okej, to jest Famous, gościu się w tym momencie klepie. Nie wiem, czy on ma jakiegoś noknoka, czy ma jakieś lucky, no nie, no gościu po prostu ma noknoka, patrzcie na to. I mamy w tym, słuchajcie, momencie pierwszego cheatera. No gościu ma noknoka. Famous, cheaty. No, panie Famous, niestety, w tym momencie jesteś pan zbanowany. Dostał bana? Czy konsola mnie wyprzedziła znowu, jak w ostatnim odcinku złapania cheaterów? Dostał gościu bana, po czasie co prawda, bo po czasie, ale jednak został sklepany, także nic się nie stało. Nic się nie stało. Cheatera się zbanowało. Famous obsrany. Na knoku będzie knokowany. Yo, ale słuchajcie, ryma zrobiłem. No łapka w górę się, słuchajcie, należy. A tymczasem, słuchajcie, wtepniemy się do jakiegoś tutaj gościa, który może tutaj być według anti-cheata podejrzany. Słuchajcie, jeśli tutaj widzicie jakieś takie nul, to oznacza, że za to, za co oni zostają zgłaszani, prawdopodobnie nie otrzymają bana, bo nie ma na to skonfigurowanego automatycznego bana, a co oznacza, wszystkie komendy, które posiadają, znaczy wszystkie wiadomości, które posiadają nul, oznaczają, że prawdopodobnie ten gracz nie dostanie za to przewinienie bana. Także słuchajcie, nie będziemy nawet się, słuchajcie, do takich osób tepali. Musimy się tepać do osób, które mają jakieś cyferki. Między innymi ten ma. Timer. X Jacob. Panie kolego. On ma niby jakiegoś, słuchajcie, timerka w tym momencie odpalonego. No i nawet widać, że go nawet tak delikatnie widzicie. Tutaj rzuca na boki, miota nim jak szatanem. Ale no słuchajcie, no co mogę poradzić? Może chłop mieć nawet, słuchajcie, jakieś lagi, choć wątpię, że wtedy anti-cheat by go zgłaszał. Ale słuchajcie, wszystko jest możliwe, dlatego słuchajcie, jeśli chłop w ten sposób po prostu sobie kopie, nikomu nie zagraża, to słuchajcie, nawet go nie będę, słuchajcie, obserwował w tym momencie, no bo to jest strata czasu. Przez ten czas, gdy będę go obserwował, mogę, słuchajcie, znaleźć dwóch potencjalnie innych cheaterów, którzy mogą zabijać inne osoby. Także słuchajcie, tepniemy się dalej. Modusa w tym momencie został zgłoszony i Moduza znajduje się na szczycie swojej bazy. Panie Moduza, co tutaj pan wykładasz na timerze, co? Nie no, patrzcie, jak gościu elegancko wykłada. O Jezu, jak to szybko kładzie. Kurde, jak shifta przełącza, patrzcie, jaki ten. No to słuchajcie, wątpię, że Moduza byłby odpalony. Co tam?
kopuje na dole. A, to po prostu spada, okej. No tak, on to uzupełnia. Dobra, słuchajcie, to never mind, idziemy dalej, słuchajcie. Jakiś shop pracz, zaraz zostanie banika. Ewidentnie dostanie banika shop pracz. Dostał bana? A, on tu jest obok NPC-ta jego i dostał bana. Dostał bana od konsoli. Patrzcie na to, gościu był niewidoczny dla nas, bo stał obok NPC-ta. Słuchajcie, każda osoba, która podejdzie do NPC-ta jest niewidoczna, no bo wiadomo, gdyby każdy był widoczny, to każdy by stał obok tego NPC-ta i po prostu nie można byłoby z niego korzystać. Shop pracz właśnie stał w tym miejscu i próbował odpalić flaja. No i słuchajcie, dostał bana. Także elegancko. Którego mamy cheatera? Drugiego chyba mamy cheatera. Drugiego albo trzeciego. Nie jestem pewien. Montażysta poprawi, tak czy siak, słuchajcie. W tym momencie widzę, że jakiś kart was Adidas się wyświetla. No i to jest taki typowy freaks, który chyba oddaje, widzę nawet fragi z nudów. Panie hard was, co się tutaj dzieje? To nawet, słuchajcie, nie wiem, czy jest sens, żeby się tepać, bo gość zostanie tepnięty i co? I co, mam się tepać za nim wtedy? Przecież on zada w sekundę, to nie ma sensu nawet gościa obserwować, on nikomu nic nie zrobi. Typowo oddaje, słuchajcie, fragi, albo nawet dostał w tym momencie bana. Dostał chyba bana nawet. No pewnie, że dostał bana. Od konsoli dostał bana. Ja pierdziel, jak ta konsola banuje. No to pięknie, jestem w sensie zadowolony. Mniej roboty, mniej klikania, mniej koment wpisywania. Co ja takie rymy tutaj dzisiaj sadzę? Nie wiem, choć się domyślam, ale możecie zostawić łapeczkę w górę. To, słuchajcie, będzie znacznie lepiej. Znacznie wtedy legenda głosi, że jak wbijemy tutaj rekord łapeczek, czyli około 2-3 tysięcy na łapaniu cheaterów, to słuchajcie, nagram taki drugi odcinek z samymi rymami. O, to chciałem powiedzieć, z samymi rymami, słuchajcie, wstawię odcinek i jeśli przestanę rymować, to się w tym odpowiednim momencie zakończy odcinek. Wiecie, jak jest przykładowo taki filmik typu, że jak będzie przekleństwo, to kończę film. To tak samo, słuchajcie, mogę zrobić z rymami. Jak przestanę rymować, to po prostu zakończę film i tyle. No, łapeczka w górę może tutaj, słuchajcie, coś pomóc. Kto wie, kto wie. Tymczasem, koniec tego głupiego pierdzielenia. Słuchajcie, tepamy się. Tepamy się w tym momencie do jakiejś osoby. Ten jakiś Mefe się tutaj zgłosił jako podejrzany. No, panie Mefe, jest pan podejrzany o cheaty. Czy jest pan chętny na zbanowanie teraz w takim wypadku? No, gościu taki widać, wiecie, taki grzeczniutki, grzeczniutko sobie lata zbiera świnki. Proszę panowie, jeszcze wam nacisnę tutaj, żebyście mieli coś od życia. O, mieć coś od życia, zbierać se krówki, jedzonko. O, słuchajcie, Young Coffee odpalił aurę przez chwilkę. O Jezu, jak nieudolnie próbował się odpalić. No, panie Young Coffee, chyba źle, żeś skonfigurował haksy, co? Chyba, to był chyba jakiś freaks, tak, to był freaks. Zobaczymy jego Ender Chest. Jestem ciekaw, czy to była taka osoba typowo, która... No ta, to jest freaks typowy freaks, słuchajcie. On nawet nie ma Ender Chesta odblokowanego i nie ma w ogóle uprawnień. Niestety, Young Coffee, prawdopodobnie z tą śmiercią zakończyła się twoja gra i musisz od nowa zbierać ekwipunek. Bardzo mi przykro, ale na przyszłość postaraj się odpalić lepiej, żebyś od razu dostał bana i żebym ja się nie mógł tepać, nie musiał tepać. W międzyczasie, jak ten Young Coffee sobie ogarnia ekwipunek, my możemy sobie skoczyć przykładowo do Q1234567, ale masz fajny nick. Co, otrzymasz bana, czy nie otrzymasz bana? Panie Q1234567, uczy się biegać, słuchajcie. Zobaczymy jego ekwipunek może. Puste. Puste. A tu? To on nic nie ma. On nic nie ma, totalnie gościu nic nie ma. Ej, jestem ciekaw, co on zrobi. Bez kitu, jestem bardzo ciekawy, co on zrobi w ogóle ze swoim życiem. Gościu ma prawdopodobnie odpalone cheaty, nie ma totalnie nic. Niczego nie ma i będzie prawdopodobnie się odpalał. Także zobaczymy, zobaczymy. O, tepnął się. Uuu, do bazy jakiejś poszedł. To co, skoro jest w kopalni, to może zrobimy klasycznego trapa, co? Może zrobimy klasycznego trapika. Uhuhuhuhu, ze skrzyneczką. GM3. Masz dwie skrzynki, panie, zobacz pan. Chest finderka nie masz? Panie Q1234567? Jezu, ten nick jest przekozacki. Przekozacki normalnie. No, słuchajcie, myślę, że gościu może być odpalony. On będzie tego pochował prawdopodobnie w tą stronę. Także ja tutaj po tej stronie postawię skrzyneczkę. I zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy po prostu, jak się sprawa rozwinie. On będzie kopał po tej stronie i myślę, że się może wkopać właśnie do tej skrzynki, bo on będzie kopał pewnie na X-rayu jakimś. Okej, kopię sobie tutaj, w porządku. Ja może postawię skrzynkę gdzieś. Kurde, chciałem właśnie postawić w tym miejscu, gdzie on idzie, ale... O, tutaj postawię przykładowo skrzynkę, obok niego. A, oni się wkupują do tej bazy, tu jest baza. Kurde, no to słuchajcie, na totalny X-ray, nie? Na totalnym X-rayu się gościu w tym momencie wkopał. I idzie do skrzynki, pierwszej skrzynki. I słuchajcie, mam pomysł, ukryjemy skrzynkę pod ziemią, tutaj w tym miejscu. O, w tym miejscu dokładnie ukryjemy skrzynkę. GM3. Prawdopodobnie się chłopaki wkopią, ale który? To nie wiadomo, który dostanie bana. O. No dawaj, wkop się niżej, chłopie, no. Okej, goście sobie tutaj kopią w tym momencie. Tylko szkoda, że ten gość się nie odpalił. Słuchajcie, ja jestem niemal pewien, że oni są odpaleni, tylko że oni w tym momencie mogą nie używać X-Raya ani Chest Findera, albo po prostu nie zwracają uwagi na skrzynki, które kładę, bo bardziej się interesują tym, żeby dostać się do środka tutaj jakoś. Także kurde, no ja naprawdę bym ich jakoś złapał, nie? Mam ochotę ich bardzo złapać. No kurde, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co w takim wypadku mogę zrobić.
Wiem, trzy. Ej, chyba się lawa nie rozlewa. Ale miał farta. Ale miał farta, gościu. Ja nie mogę. Słuchajcie, postawię tutaj przed nimi skrzynkę. Tutaj gdzieś postawię. GM1, szybko. Pyk, skrzyneczka. GM3. Kurde no, nie zauważyli. Nie wiem, co się słuchajcie tutaj dzieje. Wolę się deptać do jakiegoś innego gościa, przykładowo do gościa X-Łysy. Panie X-Łysy, jest pan rzeczywiście łysy, czy tylko taki nick? Jeśli jesteś łysy, to zaraz osiwiejesz, stary. Z przestraszenia, że ciebie obserwuję, zaraz zostaniesz bana, także no, uważaj. Ale okej, w porządku, spokojnie. A, on się kopie stricte do tej pewnie kopalni. Jeśli on się wkopie... skręcając, kopi się do tej? Nie, nie wkopał się w ogóle do żadnej. Leci do tamtych skrzynek, no to nie, no gościu, nawet nie muszę robić trapa na skrzynki. Jakie, nie wiem, jacy ci cheaterzy są kuźwa głupi. X-Łysy, no gościu, co ty robisz? Cheaty, X-Ray, bang, proszę bardzo. I tyle w temacie, widzowie, prosta sprawa. Cheaterzy w szoku, Sajek w swoim żywiole. A to jakiś gościu? Lucent Mist. Czy odpalisz, gościu, jeszcze raz tego, jakbym cię mógł prosić serdecznie, tego falaja? Lucent Mist? On jest odpalony, ten Lucent Mist, jak nic. I zaraz zostanie bana, bo przed chwilą dostał... chyba 4 zgłoszenia, a to już było 40% do bana. Także stary, jeszcze 6 i masz banicję. Nawet nic nie będę musiał robić, stary. Oj, dawaj, stary. Dobrze, jest, żyje. Lucent Mist, kuźwa, no. Jakoś bym go naprawdę zbejtował tego gościa, żeby go zbanować, no bo sorry, ale no nieładnie tak cheatować. I to jeszcze w czyimś kubo idzie. Lepiej uciekaj. Max, uciekaj, gościu. Ładnie, bardzo dobrze. Max to jest wyszkolony wojownik. A jakbym, słuchajcie, postawił skrzynkę? Tylko nie, bo on się już wrąbał do pokoi. I w tym momencie jest gościu na randomowych kordach. Co mnie, słuchajcie, zdziwiło, bo przed chwilą był w gildii i robił jakąś wbitę. To jest, słuchajcie, akurat dziwne. Chyba szuka w tym momencie jakiejś bazy. Zobaczymy, czy gdzieś się wkopie, okej? Okay? No, Lucent Mist, dawaj. O, tu coś zauważył, chyba się tu skopie. Coś, kurde, patrzcie, co on nie wiem, on coś... Aha, rzuca mu itemki. Jakaś wymianka, słuchajcie, to jest ewidentnie. Chcę go zbanować, ewidentnie chciałbym go zbanować naprawdę. Tak, bym chciał, żeby on dostał bana, bo ja wiem, że jest on odpalony w tym momencie, słuchajcie, wiecie? Ja wiem, że on może być w tym momencie odpalony i naprawdę go turbo podejrzewam o to. Okej, tepnął się chyba. Nie no, ej, gościu biegł i klepał jednocześnie, jakbyś mógł, montażysta, zrób replaya. Ewidentnie gościu był odpalony, także w tym momencie dostał banicję. A ja, słuchajcie, w tym momencie będę się z wami żegnał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Oraz bijcie do filmów, które wam się w tym momencie wyświetlają na ekranie. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Yo!